W Ciechocinku, ale tutaj właśnie w Domu Kultury Kadry przywitał nas Artur Grudziński-Bęc. Oczywiście pod dyrekcją lidera Artura Grudzińskiego powiem tylko tyle, że to panowie będą dzisiaj akompaniowali wszystkim naszym artystom, tym początkującym i tym nieco bardziej doświadczonym. Proszę Państwa, ja nazywam się Marcin Kusy, na co dzień słychać mnie w Jedynce w Polskim Radiu, a dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Państwa finałowy koncert 6. Danuta Rin Festiwalu. Dobry wieczór Państwu! Proszę Państwa, co dzisiaj w programie? Na pewno przesłuchania 15 finalistów. Posłuchamy, a jury będzie dzisiaj podejmowało tę trudną pracę, jaką jest niewątpliwie ogłoszenie za kilkadziesiąt minut werdyktu tutaj na tej scenie. Przypomnę, że półfinały odbyły się w Ciechanowie, a do samego konkursu zgłosiło się w tym roku ponad 60 młodych wokalistów. Mówię młodych, bo ta kategoria druga, 17-35, to wciąż ludzie mimo wszystko bardzo młodzi. Dzisiaj wyłonimy laureatów. Oczywiście te eliminacje odbyły się online, bo czasy mamy takie, gdzie te spotkania, cieszę się, że to się udało tutaj, te spotkania czasem są obarczone wysokim ryzykiem, ale o tych przesłuchaniach, o półfinałach i w ogóle o samym konkursie opowie za chwilę nieoceniona Danusia Rin. Przepraszam. Danuta Rin także nieoceniona. Danusia Błażejczyk. Dobry wieczór Państwu. A propos właśnie Danuty Rin, była taka sytuacja, Zosia Czernicka, przyjaciółka Danusi, mówi, że opowiadała, że była taka sytuacja kilka lat temu, jak ja właśnie zaczynam, padł pomysł na organizację festiwalu. Dzwoni telefon. Wyświetla jej się Danuta Rin w telefonie. Numer Danuta Rin. No mówi, Boże kochany, przecież Danusia nie żyje. Odzywa się Danuta Błażejczyk i właśnie wtedy rozpoczęła się nasza inauguracja Danuta Rin Festival. Także coś w tym jest, coś nas łączy, wspólne łóżko. Tak, to coś jest na rzeczy, ale Danuta Błażejczyk, proszę Państwa, raz jeszcze ogromne brawa, wątpliwości nie ma żadnych, ale Danusiu, to jest tak, że wielokrotnie mówił, że leży nam na sercu polska piosenka i cieszę się z tej Twojej inicjatywy i z tego, że nazwisko Danuty Rin również w takich kontekstach, czasem jako wpadkach, pojawia się cały czas i cały czas o Danucie Rin pamiętamy, za co serdeczne dzięki. Drodzy Państwo, ja chciałam przedstawić pana Marcina Kusego, pan dyrektor Polskiego Radia Jedynki. Teraz naszym patronem medialnym, zobaczcie jak się pięknie świeci i włączamy Jedynkę i co? Wiemy, że dzisiaj odbywa się gala 6. Danuta Rin Festival na Wiślański Świt. Ja bardzo jestem szczęśliwa, że gościmy w Domu Kultury Kadr, ponieważ mogę powiedzieć tak, że wraz ze zmianą lokalu, bo pierwszy festiwal odbywał się jeszcze w starym budynku na Gotarda, wraz ze zmianą lokalu pan dyrektor zabrał nasz festiwal do tego pięknego budynku. Także panie dyrektorze, naprawdę z całą odpowiedzialnością mówię, że to jest nasz wspólny festiwal. Chciałabym jeszcze przeprosić Państwa za to, co nas ostatnio spotkało, bo prawda jest taka, że rok temu nagle na wiosnę okazało się, że nasze plany niestety zniweczone zostały. Mamy COVID-a i w dalszym ciągu jest to problem ważny, więc żeby ta muzyka, która jest wiecznie żywa, trwała, to musimy jednak zachowywać pewne standardy, czyli maseczki, nie przytulamy się, odległości, zachowanie odległości i dezynfekcja rąk i nóg, wszystkiego. Ale to wszystko po to, żebyśmy mogli nawet w takim ograniczeniu spotykać się i śpiewać. Śpiewać piosenki Danuty Rin, ale także niezwykłego, mogę powiedzieć, patrona tej odsłony, bo nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że jest taki podtytuł: Nadwiślański Świt, czyli taki wyimek ze słynnego tekstu Sen o Warszawie. No to już chyba wiadomo, o kim mowa.
pan Marek Gaszyński, wspaniały dziennikarz muzyczny, przez wiele lat pracował w programie Wierzyn Polskiego Radia. Autor ponad 300 piosenek, a także autor wielu książek dotyczących historii muzyki, więc jest to postać naprawdę niezwykła. Niestety dzisiaj z nami nie może być obecny, ale mamy dla niego wielką niespodziankę. Zapraszamy młodych, wszystkich uczestników. Zapraszamy młodych adeptów sztuki wokalnej, którzy mam nadzieję już za chwilę pozdrowią oczywiście pana Marka, który podarował nam szereg wspaniałych przebojów, które zna cała Polska, i do tego jeszcze piosenki z tekstem pana Marka nierzadko będą stanowiły repertuar tych naszych wspaniałych finalistów. Pozdrawiamy pana Marka, pozdrawiamy. To wszystko jest, drodzy państwo, kręcone, więc prosimy o aplauz, bo to będzie słychać również, powiecie, że to wykrzyczeliście. Pomagamy. Marku, pozdrawiamy cię, jesteśmy z tobą i dziękujemy za te wszystkie wspaniałe chwile w polskiej piosence. I mamy teraz film, ponieważ pan Marek nie może z nami dzisiaj być obecny, więc prosimy o... Finalistom na razie dziękujemy i zobaczymy, co pan Marek dla nas chociaż przez chwilę ma do powiedzenia. Dziękujemy, młodzi. Witam nasi Marek Gaszyński i zapraszam państwa na 6. festiwal piosenek Danteryn pod nazwą Warszawski Świt. Ta nazwa może dlatego, że również będzie to w jakimś sensie festiwal moich piosenek. A Nadwiślański Świt to fragment tekstu piosenki mojej Czesława Niemena. Jeszcze coś? Aha, i serdecznie zapraszam. To jest właśnie Marek Gaszyński. Proszę państwa, tak jak Danusia mówiła, Marek Gaszyński, który był wieloletnim, no, wspaniałym prezenterem. Najpierw rozgłośni harcerskiej, razem z Witoldem Pogranicznym. To, że, powiem wprost, to, że radio, polskie radio w tym wypadku, zaczęło grać muzykę rozrywkową, to jest w ogromnej części zasługa Marka Gaszyńskiego, który postanowił prezentować jako młody człowiek muzykę dla młodych. Czasem wbrew temu, czego oczekiwali jego szefowie. I to jemu zawdzięczamy to, że radio tak szybko no właśnie gościło w domach Polaków z Popołudniem, z Młodością, z magazynem Rytm, czy później z wieloma przebojami w rozmaitych audycjach takich jak Radio Kurier, czy liczne listy przebojów, czy to w Trójce, czy też właśnie w programie Pierwszym. Proszę państwa, rozmawiałem dzisiaj z Markiem rano. Marek Gaszyński w świetnej formie. Przepraszam państwa, że nie mógł dotrzeć, ale obiecał, że trzyma kciuki za wszystkich finalistów i jest tutaj obecny, bo tak jak wszystkim nam, bardzo podoba mu się polska piosenka. Marku, jeszcze raz cię pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego i do szybkiego zobaczenia. Proszę państwa, za chwilę przesłuchania 15 finalistów, no ale przede wszystkim to myślę, że jury będzie miało naprawdę bardzo ciężki tutaj czas, żeby ocenić i żeby wyłonić i Grand Prix, i poszczególne miejsca. Proszę państwa, przewodniczącą jury jest ni mniej, ni więcej, stojąca obok mnie, wspaniała przede wszystkim wokalistka. I jazz, i pop, nie ma znaczenia co śpiewa, po prostu bardzo lekko i bardzo frywolnie i przepięknie. Jest również autorką tekstów, jest aktorką, ale nade wszystko i wspaniałą wokalistką, i pięknym, otwartym na drugiego człowiekiem. Danuta Błażejczyk! Szanowni państwo, pozwolicie, że przedstawię pozostałych członków jury. Wspaniała wokalistka, skrzypaczka, dyrygent choralny, kompozytorka, autorka tekstów, Monika Urlik! Animator kultury i społeczności lokalnych, pedagog, choreograf, absolwent studiów podyplomowych w zakresie marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim, dyrektor Domu Kultury Kadr w dzielnicy Mokotów, z zawodu tancerz, ale ma wiele pasji, które zbliżają go do ludzi. Jedną z nich jest uchwycenie w kadrze fotografii emocji, nastroju chwili. Będzie miał również ręce pełne roboty dzisiaj podczas tych przesłuchań. Witamy serdecznie Zbigniew Danda. Serdecznie chcielibyśmy pana dyrektora zaprosić na scenę, żeby otworzyć tą naszą galę dzisiejszą, ale tam trzeba frunąć.
Mnie się udało, panie dyrektorze. Pan ma dłuższe nogi. Może nieustające brawa! Przede wszystkim nie tak. Przede wszystkim pan dyrektor nie ma problemu z poruszaniem się z gracją jako tancerz. No to no właściwie tanecznym krokiem wejdzie na scenę. Panie dyrektorze, prosimy o kilka słów. Zdesetokowałam. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że gościcie w progach Domu Kultury Kacz. No, tak naprawdę jestem ogromnie szczęśliwy, że to już 6 lat temu wspólna inicjatywa Danusi i Domu Kultury, że możemy gościć polską piosenkę na scenie Domu Kultury. I oczywiście życzę młodym wykonawcom jak najlepszych wykonów, jak najwięcej emocji ze strony wykonawców, ale również państwa. No i proszę państwa, 6. Danuta Lim Festival. Finał uważam za otwarty. Dziękujemy bardzo, panie dyrektorze. No to co, jury znamy. Do roboty. Do roboty. Danusi, dziękujemy. Na razie, proszę państwa, to przesłuchanie odbędzie się w dwóch kategoriach. Najpierw 12-17, potem 17-35. Nie czekajmy dłużej, bo emocje sięgają zenitu. Proszę państwa, repertuar i z tekstem Marka Kaszyńskiego i Lwia. Część tego repertuaru to piosenki wspaniałej Danuty Rin, ale także innych gwiazd polskiej piosenki. Na początek zapraszam na scenę Marię Chwastek, która wykona piosenkę Jaworze Rodzinnym. Tekst Ernest Bryl, muzyka Włodzimierz Kołcz. Przed państwem Maria Chwastek. Jaworze rodzinny.
Olga Kwasny. Wszystkie dane darmi Festiwalu Przesłuchania Finałowe. Nie żałujcie brak, proszę Państwa, bo to ogromna dylema i ogromne emocje. Jednocześnie chcę wierzyć, że młodzi artyści mają Państwa przychylność. Proszę Państwa, kolejna piosenka to repertuar Wojciecha Gąsowskiego. Muzykę napisał Dariusz Kozakiewicz, a słowa patron w tym roku festiwalu Marek Gaszyński. Zapraszam na scenę Amelię Kaczmarczyk. Piosenka nosi tytuł Walcz o życie, Amelia Kaczmarczyk. Gitary, między innymi związanego z grupą Test i Breakout i współpracował wielokrotnie z Markiem Gaszyńskim, ale pragnę przypomnieć tę postać, bo obchodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej i w grudniu będzie miał 70. urodziny. To legenda polskiej muzyki. Brawa dla Darka. Również za tę piosenkę. Proszę Państwa, teraz repertuar Danuty Rini i znany temat Sposób na Panów. Muzykę napisał Janusz Senta, słowa wspaniały Wojciech Młynarski. Zaśpiewa Sposób na Panów Hanna Maciejczyk. Siostry, tak prosty sposób ten.
Który akompaniował oczywiście wspaniałej pani Danucie, ale napisał też sporo piosenek. Natomiast tandem Wojciech Młynarski i Janusz Sęt również podarowali jej kilka takich naprawdę czasem bardzo znanych utworów. Będzie jeszcze okazja oklaskiwać kunszt pana Janusza Sęta w jednej z piosenek, ale to już w innej kategorii. Proszę państwa, teraz pragnę państwa zachęcić, by powitali państwo bardzo gorąco najmłodszą uczestniczkę naszego konkursu. Tak, to jest ten dobry pan. Zapraszam na scenę Karolinę Mazurek, która nie mniej, nie więcej wykona piosenkę "Kto ma tyle wdzięku, co ja". Muzykę napisał Zygmunt Apostoł, a słowa Jerzy Becker i Andrzej Kudelski. Przed państwem Karolina Mazurek.
tyle wdzięki, co ja. Cieszę się, że Państwo tak żywo reagują również podczas tych, jak to Pan Dyrektor powiedział, wykonów, bo to jest oczywiście konkurs, ale ponadto koncert finałowy. To jest już ta 15 finałowa, proszę Państwa, więc krótko mówiąc, dobrze się bawmy. Będzie do tego okazja, bo teraz, gdy tańczę z Panem, kolejna piosenka z repertuaru Danuty Rina. Napisał ją znakomity saksofonista i legenda polskiego jazzu, ale także od czasu do czasu pan Jan pisał dla kogoś z rozrywki, czyli Jan Ptaszyn-Wróblewski. Słowa napisał Ireneusz Kocyłak. Ja tylko powiem, że przy fortepianie zasiądzie teraz, właśnie przy instrumentach klawiszowych, Krzysztof Rychcik. Panie Krzysztofie. Pan Artur Grudziński na chwilę opuszcza stanowisko. Pan Krzysztof zajmuje miejsce, a zaśpiewa dla Państwa Zuzanna Pater. Jednocześnie kolejną uczestniczkę i to będzie już ostatnia osoba, która wystąpi w kategorii 12-17. Proszę Państwa, Czesław Niemen jest w Paryżu. To sobie wyobraźmy. Tęskni za Warszawą, tęskni za Polską, za swoim miastem i dzwoni do Marka Gaszyńskiego. Opowiada mu o tym wszystkim, nucąc jednocześnie tak zwaną rybkę, czyli piosenkę, którą napisał. No i wyobrażałby sobie, że w ten sposób ułożony w te frazy byłby tekst. A Marek Gaszyński dopisuje te słowa. Dzisiaj możemy już powiedzieć, że to jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, a jednocześnie najbardziej poruszających. I Sen o Warszawie, bo o tym przeboju mówię, już za chwilę zaśpiewa dla Państwa Elizek Serksa. No to jeszcze raz, Czesław Niemen muzyka, Marek Gaszyński słowa. Zapraszam na scenę, Elizek Serksa. Tak samo
Melisa Kselska. To właśnie stąd się wziął ten nadwiśniański świt i ten podtytuł. Przypomnę, 6 już Danuta Rin Festiwalu. Proszę Państwa, przesłuchanie w grupie 12-17 uważam za zakończone. Patrzę na jury. Buzie uśmiechnięte. Panie Zbyszku, panie dyrektorze, Danusia, Monika. Od ucha do ucha pokazują. Proszę Państwa, nie robimy przerwy. Już za chwilę uczestnicy w grupie od 17 do 35 roku życia. Repertuar się nie zmienia. W roli głównej oczywiście Danuta Rin, jej piosenki, a także patron tej odsłony festiwalu, czyli Marek Gaszyński. Niezmiennie Artur Grudziński Band przed Państwem. Proszę Państwa, wspominałem, że powrócimy do piosenek Janusza Senta. Jest taka okazja, to on napisał muzykę do kolejnego przeboju, a Jadwiga Has dopisała słowa. Jestem tylko babą, zaśpiewa Klaudia Abramowicz-Rudel. Pod twój
Abramowicz Rudej. Ogromne brawa. Taki oto początek finałowego przesłuchania w kategorii 17.35. Jestem tylko babą. Janusz Cent, Jadwiga Has, Słowa. Proszę Państwa, to jest tak, że bardzo często po piosenki Danuty Lin, po te przeboje z lat 70. sięgamy najchętniej. Tam tych przebojów rzeczywiście pani Danusia miała mnóstwo. No, wcześniejszy czas również z Bogdanem Czyżewskim w duecie, występy z rozmaitymi big bandami i choćby ten Ciechocinek, to również wspaniały czas twórczy i jednocześnie wiele przebojów, ale bywały takie płyty, które moim zdaniem trochę przeszły bez echa, niesłusznie, a jednocześnie były próbą ze strony pani Danuty przypomnienia o sobie. Tak było w 1998 roku, kiedy nagrała album Jeszcze Jestem, poprosiła o słowa i muzykę rozmaitych autorów i pozwolą Państwo, że teraz na krótko przeniesiemy się do Krakowa. Do Krakowa dlatego, że tak naprawdę karierę Danuta Lin rozpoczynała w Krakowie. W 1963 roku przeniosła się do Warszawy i tu ten rozkwit nastąpił, ale z Krakowem związani są także Grzegorz Turnał i Andrzej Sikorowski, bo ten tandem twórczy napisał kolejną piosenkę właśnie na płytę Jeszcze Jestem. Piosenkę Jeszcze Jestem zaśpiewa Wiktoria Bejenka. Jeszcze raz ogromne brawa. Proszę Państwa,
już po tych kilku wykonaniach możemy zauważyć, jak różnorodny był to repertuar Danuty Lin i nie tylko Danuty Lin, ale też związany ten z Markiem Gaszyńskim. I taki festiwal to jest po raz kolejny taka okazja, żeby wspomnieć tych wszystkich wspaniałych twórców, których nie ma już nierzadko pośród nas, ale ta polska piosenka cały czas widzimy, jak jest silna, jak jest piękna i warto przypominać sobie takie postaci. Dobra okazja, bo teraz kolejny jazzman, który stanął na drodze Danuty Lin, bowiem Państwo świetnie to wiedzą, ale na wszelki wypadek przypomnę, że z równym powodzeniem śpiewała pop, estradę, muzykę, która była niezwykle popularna choćby na festiwalu w Opolu. Zresztą tam w 1974 roku odbierała nagrodę za utwór Gdzie ci mężczyźni, ale z równą maestrią radziła sobie na scenie jazzowej, kiedy wykonywała standardy czy utwory jazzujące pisane specjalnie dla niej. To też nieprzypadkowo kompozytorem kolejnej piosenki jest znakomity Wojciech Karolak. Zresztą znów w tandemie twórczym, tym razem prywatnie wtedy ze swoją żoną Marią Czubaszek. Jestem dobra, to kolejny utwór w naszym przesłuchaniu finałowym, a na scenę zapraszam Martę Dydziak.
Marta Dybiak, ogromne brawa i świetnie fangująca, jazzująca kompozycja pana Wojciecha Karolaka, świetnego hamundzisty, to też i solo w wykonaniu Artura Grudzińskiego w tym utworze musiało być. Proszę Państwa, pojawiłem się na środku nie dlatego, żebym chciał zająć miejsce któregoś z wykonawców, broń Boże, ale będzie mnie podobno lepiej widać w kamerze gdzieś tam. Pozdrawiam tych, którzy w streamingu nas oglądają. Proszę Państwa, nie mogą być tutaj z nami, to proponuję ich także pozdrowić od Państwa w tym momencie. Proszę Państwa, jak powiedziałem, jest to też dla mnie okazja, żeby powiedzieć parę słów o twórcach, o tych, którzy pisali dla Danuty Rin i nie tylko Danuty Rin. Tym razem kolejna wspaniała figura, jeśli chodzi o polską piosenkę i polską muzykę instrumentalną również. Piotr Figiel, znakomity kompozytor, który związany był i ze Zbigniewem Wodeckim i pisał dla Krzysztofa Krawczyka, dla Danuty Rin, ale tworzył też genialne ścieżki dźwiękowe. Nie tak dawno ukazała się muzyka ilustracyjna Piotra Figla do takiego filmu Marka Piwowskiego, przepraszam, czy tu biją. Polecam Państwu serdecznie, proszę docenić kunszt kompozytora, no i jego płyty solowe również, wyborne. A mówię o Piotrze Figlu, dlatego że to on napisał kolejną piosenkę. Stary Walczyk, zapraszam na scenę Julię Kołatek. Rzecz. Co będzie ze mną, kto wie.
Stary Marcin. Proszę Państwa, kolejny tandem artystyczny, który podarował Danu Cielin piosenkę, tym razem, no taką, jakby to można powiedzieć, fest piosenkę, bo ona zrobiła nieprawdopodobną furorę, ale również w późniejszych wykonaniach, jedno z takich bardziej brawurowych, pamiętam Katarzynę Dąbrowską, która świetnie zaśpiewała również ten utwór. Jak będzie tym razem? Włodzimierz Korcz, muzyka, a słowa Agnieszka Osiecka. Na scenę zapraszam Urszulę Kozielską. Tutaj stoi spokojnie, proszę Państwa, ale teraz powrót do twórczości Wojciecha Młynarskiego i Janusza Senta. To już po raz trzeci i ostatni, jak wiemy, oni dwaj wybitnie pasowali do siebie, wybornie potrafili się odnaleźć
pan Wojtek frazę w nutkach pana Janusza. I to słychać w kolejnym utworze, który nosi tytuł Prowizorycznie. Zapraszam na scenę Małgorzatę Paprocką. Nie ma ich zbyt wielu, ale to chyba nie dlatego, że repertuar Danuty Lin nie nadaje się dla mężczyzny. No, ale może się i nie nadaje czasem, więc Filip, bo już za chwilę przed nami Filip, wystąpi, wybrał piosenkę Czesława Niemena. A zatem rok 68 i jak niektórzy mówią, choć ja w tę teorię do końca nie wierzę, niektórzy mówią, że druga płyta to jest najtrudniejsza dla każdego wokalisty, czasem dla literata, również druga książka, bo to jest rzekomo takie sprawdzenie tego, czy to nie przypadek, że ten debiut wyszedł tak dobrze.
No nie wiem, ja się z tym do końca nie zgadzam. Uważam, że druga płyta jest tak samo ważna jak pierwsza, a nawet i szesnasta. Natomiast w przypadku Czesława Niemena było tak, że po bestsellerowym, dziwnym tym świecie nastąpiła fascynacja muzyką amerykańską, muzyką soul, muzyką funky. Wilson Pickett, Sam Cooke, Clyde McFadder to byli ludzie, których słuchał Czesław Niemen i taką też muzykę na album Sukces przygotował. I tutaj wracam do Marka Kaszyńskiego, wtedy współpracownika bliskiego Czesława Niemena, który na ten album podarował mu wiele piosenek, słynną Alila, ale także Niepotrzebnych, Jest wspaniałe, monumentalne, Klęcząc przed tobą, ale także chyba najmniej znane spośród tego repertuaru Narodziny Miłości. Zapraszam na scenę Filipa Rychcika. Still
I przypomnę, że to kompozycja Czesława Niemena, również jego repertuar, ale tekst napisał Marek Gaszyński. Szósty Danuta Rin Festival i Nadwiślański Świt. Powracam do tego naszego patrona. Mam nadzieję, że nas ogląda. To raz jeszcze pozdrowienia od Państwa dla Marka Gaszyńskiego. Proszę Państwa, teraz słowa Magda Czapińska, a muzyka Seweryn Krajewski. To jest tak, że uważam, że to jest najwspanialszy melodyk polskiej piosenki. A jeżeli Państwo są innego zdania, to jestem w stanie pojedynkować się pieszo albo konno. To jak Państwo wolą. Konno! Konno! Zapraszam po koncercie. Proszę Państwa, ale najpierw piosenkę Czas zrobił swoje. Takiego tandemu zaśpiewa Gabriela Szyszka. Fotografii.
na co tak? I po co tak? To czas, kochanie, zrobił swoje. Traktuje nas jak gości. Ostatniego finalistę, tak, finalistę, bo to drugi mężczyzna w tym zestawieniu i kolejna męska piosenka i kolejna okazja dla mnie, by wspomnieć dwie postaci, które również zasłużyły się polskiej kulturze, polskiej piosence. To Poradnik samotnego mężczyzny, to utwór z repertuaru Stanisława Węgloża, postaci nieco zapomnianej, wspaniałego wokalisty, który taki skok w niebiosa odnotował z grupą Skaldowie, kiedy wyśpiewał Nie widzę ciebie w swych marzeniach. Nie miał szczęścia do tych wspaniałych polskich zespołów, bo gościł w nich bardzo krótko. Nie zdążył wtedy rozwinąć swojej kariery. Podobna sytuacja miała miejsce z Budką Suflera. Sesja właściwie zakończona, piosenki, które się nie ukazały i te roszady nieustanne nie pozwoliły również i tutaj rozwinąć skrzydeł. A jednak pan Stanisław się nie poddawał i do spółki głównie z Ryszardem Sygitowiczem, znakomitym polskim gitarzystą, przypomnę, podporą zespołu Perfect na początku działalności, tworzył płyty solowe. I to jest taki przykład właśnie piosenki, którą zaśpiewa już za chwilę Konrad Wrocławiak, Poradnik samotnego mężczyzny. Czasem w życiu jest,
cierpienie ludzka rzecz. Mówią, że trzeba wyjść, trzeba ludziom pokazać twarz. Wszystko minie, minie jak sen, że muszę dziennym znów być. Wcale nie wiem, czy mogę wierzyć im, nie wiem, czy już pora zapomnieć ją. Widzę przecież jedną postać, słyszę tu jej śmiech. Jeszcze w szafie wiszą sukienki jej, czasem w skrzynce jest to mi jakiś list. A sąsiedzi stare pytają, kiedy wróci znów. Wcale nie wiem, czy mogę wierzyć im, nie wiem, czy już pora zapomnieć ją. Widzę przecież jej drobną postać, słyszę tu jej śmiech. Konrad Wrocławia, poradnik samotnego mężczyznę. I to, proszę Państwa, było ostatnie wykonanie, jeśli chodzi o przesłuchania finałowe 6. Danuta Arin Festiwalu. Proszę Państwa, oczywiście będzie okazja jeszcze do braw, ale chciałbym teraz jako pewne takie mini podsumowanie prosić o nagrodzenie naprawdę gromkimi brawami wszystkich 15 uczestników za wspaniałe przypomnienie wycinka zaledwie historii polskiej piosenki, ale jakże ważnego, jakże pięknego. Ogromne brawa. Nie mniejsze należą się muzykom. Artur Grudziński Band. Instrumenty klawiszowe. Artur Grudziński. Konrad Kubicki, gitara basowa. Piotr Malicki, gitary. Andrzej Bożejczyk, perkusja. Artur Grudziński Band. A ja dodam, proszę Państwa, że autorem wszystkich aranżacji, wszystkich utworów, które dzisiaj słyszeliśmy, usłyszymy, jest Artur Grudziński właśnie. Rozwały się jakieś głosy z sali, myślałem, że są jakieś pytania, ale nie. Arturze, śpij spokojnie, nie ma żadnych pytań na razie. Proszę Państwa, jak już zupełnie poważnie mówiąc, dzisiaj wiele mówiliśmy o patronce festiwalu, o patronie tej odsłony, czyli Marku Gaszyńskim, Danucie Arin, ale mam ogromną przyjemność powitać już za chwilę na tej scenie gościa specjalnego tegorocznej odsłony. I to jest dla prowadzącego, proszę mi wierzyć, taka sytuacja, kiedy zapowiedź samego koncertu mogłaby spokojnie potrwać dłużej niż sam koncert. Słowo Państwu daję, bo tyle można opowiedzieć o naszej damie polskiej piosenki, że to pewnie zajęłoby dużo czasu. Ale przypomnę tylko, że zaczynała w czerwono-czarnych, w tarpanach, w drumlersach, dołączyła do ABC i stanowiła taki filar polskiej muzyki rozrywkowej w latach 60. Potem rozpoczyna karierę solową, piszą dla niej najwybitniejsi twórcy i jeśli chodzi o teksty, jeśli chodzi o kompozycje, ale współpracuje również nie tylko z twórcami pop, ale świetnie odnajduje się we współpracy z twórcami rockowymi, z Józefem Skrzekiem, czy też Zbigniewem Hołdysem. Zresztą w ogóle uważam, że takie płyty jak Ogród Luizy, jak Gejra, jak Serca Gwiazd to kanon polskiej piosenki. Proszę Państwa, przez lata podarowała nam nie tylko dziesiątki przebojów, ale co równie ważne, moim zdaniem, najbardziej promienny uśmiech polskiej estrady. Wielka, wspaniała dama polskiej piosenki przed Państwem, Halina Frąckowiak! Miło mi po pierwsze, że zostałam zaproszona i tylu zdolnych młodych ludzi mogłam usłyszeć. Cieszę się również, bo zespołem tym występuję również po raz pierwszy, a pan Marcin Kusy mnie tak pięknie dopowiedział. Jeszcze raz bym zapisała. Pierwszy taki powrót, tak sobie mówię w skrócie, a tak naprawdę tam, gdzie lekki wieje wiatr, muzykę napisał Wojciech Trzciński, słowa Krzysztof Bukowski do filmu Kobieta i kobieta, filmu mówiącego o przyjaźni. Mm.
Państwa, miałam kiedyś narzeczonego, który był reżyserem filmowym. Kochał namiętnie kino. I rozpaczał, że nie może obejrzeć wszystkich filmów, jakie powstają na świecie. Wtedy bodajże po raz pierwszy wyjeżdżałam na zachód, a po powrocie spytał mnie: widziałaś Emanuel? Nie mogłam oglądać filmów, których ty nie możesz zobaczyć. Nie mogłabym przeżywać czegoś wspaniałego bez ciebie. Minęły lata i gdy miałam ważny koncert w Warszawie, zaprosiłam mojego starego znajomego pana reżysera, ale nie było go na koncercie. Nie mogłeś przyjść? Spytałam przez telefon. Nie mogła moja żona. A sam nie mógłbym przeżywać czegoś wspaniałego, przecież tego mnie właśnie uczyłaś. Piosenka z filmu Emanuel, z muzyką Pierre Bachelet, polskimi słowami Jacka Cygana, Mały Elf. Nie pytajcie mnie.
bardzo. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, zawsze miałam ogromne szczęście do ludzi, do artystów, do muzyków, kompozytorów, autorów tekstów. I dzięki temu tak otoczona talentami i przyjaźnią mogłam bardzo spokojnie kroczyć na swojej drodze. Jednym z kompozytorów, który napisał dla mnie kilka piosenek, może za mało, ale jeszcze wszystko przede mną, to Wojciech Trzciński. Utwór, który chcę teraz zaśpiewać, zadedykuję wszystkim kobietom, ale nie tylko. Mężczyźni także proszą do tańca. Dancing Queen, tańcząca królowa. Thank you.
Urodziłam się 10 kwietnia 1947 roku w Poznaniu. Ale potem urodziłam się jeszcze raz. 10 kwietnia 1963 roku. Także w Poznaniu. Na scenie. A więc jak, jeśli mam dobrze liczyć, to mam 58 lat. W tamtych czasach słuchało się radia Luksemburg. Czy są tacy wśród Państwa? Będziemy się wzajemnie rozumieć, a dużo młodsi będą poznawać ten świat. No więc wysłuchałam wielu wspaniałych piosenek artystów. Ellie Fitzgerald, Aretha Franklin troszkę później, Stevie Wondera, Diana Ross, Supremes i wielu, wielu innych. Brenda Lee także, której piosenkę zaśpiewałam na Festiwalu Młodych Talentów. I'm sorry. Ale w tamtych czasach było również bardzo wiele wspaniałych filmów, które mieliśmy możliwość oglądać. Pamiętam, że kiedyś zaproszono mnie akurat do programu teatralnego, czyli do Kobry. Pamiętamy Kobrę? Czwartkową? No i poproszono mnie, żebym zaśpiewała tam utwór. Świetnie. Utwór z filmu Casablanca. As time goes by, Humphrey Bogart. To teraz zaśpiewam Państwu tą piosenkę. No mother will
Thank you.
Katarzyna Gertner napisała muzykę. Słowa Marek Dutkiewicz. Bądź gotowy dziś do drogi. Proszę Państwa, to nie tak, że Pani Halina mnie obdarowała kwiatami, ale służę po prostu jako pomoc. Halina Frąckowiak, raz jeszcze ogromne brawa. Chciałem powiedzieć, że jestem w stanie przeprowadzić negocjacje, ale to Państwo negocjujcie już z Panią Haliną.
Dziękuję bardzo. Które były dla mnie jakby przewodniczkami i miały ogromny wpływ na mnie, na moją stylistykę i wybory muzyczne, to Aretha Franklin. Ja pamiętam takie zdanie, które powiedziała, że była bardzo nieszczęśliwa, było jej bardzo źle w życiu. Dopiero gdy spotkała Jezusa, całe życie jej się zmieniło. Like a natural woman. Teraz jeszcze ogromne brawa. Halina Frąckowiak! I Artur Grudziński, Benz. Andrzej Bożejczyk, Bębny. Konrad Kubicki, gitara basowa. Piotr Malicki, gitary. Artur Grudziński, lider, piano. Ogromne brawa. Proszę Państwa, pora, byśmy już za chwilę poznali laureatów tegorocznego, 6. już Danuta Lin Festiwalu. Stąd zapraszam Danutę Błażejczyk, przewodniczącą jury. Danusiu, prosimy.
choć do nas obrady jury, jak wiem, były bardzo burzliwe, acz owocne. Bardzo burzliwe i myślę, że nasz werdykt się Państwu spodoba, ale zanim przejdziemy i odczytamy protokół i wręczone zostaną nagrody i statuetki, które specjalnie dla nas wyprodukowała Huta Szkła w Krośnie, to ja chciałam podziękować organizatorom i ludziom, dzięki którym kolejna edycja festiwalu Danutarium Festival Nadwiślański Świt mogła się odbyć. No to będzie tak, proszę tak, brawa oczywiście. Proszę Państwa, to proponuję, my wymieniamy podmiot, a Państwo tak rytmicznie na raz, tak? Marcin Kusy! Danuta Bożejczyk! O, i o to chodzi. A zatem organizatorami 6. Danutarium Festiwalu są Fundacja Apetyt na Kulturę, Studio Nagrań Megafon Mariusz Urbania oraz powiat ciechanowski, starosta pani Anna Potocka-Rak, Fundusz Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów Zając, Związek Artystów Wykonawców Stop, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest sponsorem i fundatorem nagrań. Jedynka, program pierwszy Polskiego Radia. TVP Kultura, Ciech24.pl, Ciech, a to są patroni medialni. Ciech24.pl, mamy to. I teraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki imienia Marii Dąbrowskiej w Ciechanowie. Dom Kultury Kadr w Warszawie. Agencja Rebelia Media Group. To jeszcze sponsorzy 6. Danutarium Festiwalu. Fundacja Santander. Hotel, restauracja, pizzeria Korona. Lady Kama, Anna Miszczak. Drodzy Państwo, chciałabym jeszcze tak. Serdecznie podziękować przede wszystkim panu Markowi Gaszyńskiemu za piękne piosenki, za to, że był z nami duchem. I chciałabym również podziękowania, żeby to było od Państwa. Dla Marka Gaszyńskiego. Dziękujemy także panu Krzysztofowi Ostromeckiemu z firmy Intur, a także kierujemy podziękowania dla rodziny Danusi Rin, państwa Smyklów, za wielką pomoc. To nie koniec. Danusia się przygotowuje do kolejnej tury. Dziękujemy także pani Aldonie Wleklach, Dobre Media. Roberto Guastella, Casa Italia. Weselne procenty. Panu Andrzejowi Rosie. To ja jeszcze muszę pozdrowić i podziękować Ludmile Małeckiej. Miłka, pokaż się chociaż na chwilę, bo to Miłka jest sprawcą całego zamieszania, to ona pilnuje wszystkiego, całego porządku i tego, żebyśmy... O właśnie, to jest Miłka. Miłka Małecka. Tak, Ludmila Małecka, bez której byśmy sobie tu nie poradzili, drodzy Państwo. I ja jeszcze chciałam podziękować wszystkim pracownikom Domu Kultury, którzy nas przyjmują w swoich progach, bo to naprawdę, powiem Państwu, że to się rzadko, znaczy mam szczęście do ludzi i tak się tu dzieje właśnie w Domu Kultury Kadr, że ci wszyscy pracownicy kultury to są tacy pracownicy, którzy kulturę kochają, wspierają i nie ma sprawy tutaj, nie ma sprawy nie do załatwienia. Także chciałabym bardzo serdecznie i panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom podziękować za ich serce do naszego festiwalu. Danusia, no to jest chyba pora, żebyśmy zaprosili na scenę wszystkich uczestników. Zapraszamy i kategoria 12-17, kategoria 17-35. Proszę Państwa, wszyscy uczestnicy, prosimy Was na scenę. Danusia, my się przeniesiemy tutaj chyba, tak? No niestety, drodzy Państwo, ograniczenia sanitarne nas zmuszają do tego. I potem będziemy oglądali film, a to było w 20 albo 21, prawda? Będziemy poznawali po maskach. Oby to się jak najszybciej skończyło. Proszę Państwa, na razie wręczymy dyplomy za udział, za to, że finaliści zostali finalistami, bo ja przypomnę, że ponad 60 zgłoszeń do tegorocznego festiwalu, najpierw półfinały, a tutaj no to jest już absolutny top topów, więc na razie dyplomy za uczestnictwo, za ten piękny finał tutaj w Domu Kultury Kadr. Na za chwilę pani przewodnicząca odczyta werdykt, protokół, no i wręczane będą nagrody. To ja
może ci wręczę dyplomy. Z przyjemnością. Jeszcze, drodzy Państwo, nasi uczestnicy dostaną wspaniałe prezenty. Zestaw Rajstop. Szczególnie myślę, że panom to się bardzo przyda. Ale w końcu nasi panowie mają też swoje partnerki, jak nie wiem, partnerki do mojej mamy. A jak chcą, to mogą sobie to przybierzeć. Rajstopy są świetne. Lady Kama, nasza zaprzyjaźniona firma z Aleksandrowa. Naprawdę dobre gatunkowo, co widać po Ludmile Małeckiej. Pani Ludmiło, pani pokaże te rajstopy. To jedne z... Pani Ludmiła poszła chyba po torby. Gabrysia też ma, pokaż. Nogi rozkręcone. Tańczą nogi jak szalone. To Ludmiła będzie wręczała upominki. A my, drodzy Państwo, zbliżamy się do kulminacji naszego festiwalu. Ogłosimy werdykt jury. Protokół przesłuchania finałowego 6 Danuta Rim Festival Nadwiślański Świt. W dniu 27 listopada w Domu Kultury Kadr odbyły się przesłuchania finałowe 6 Danuta Rim Festival. Komisja artystyczna w składzie Danuta Błażejczyk przewodnicząca, Monika Urlik i Zbigniew Darta jurorowie postanowiło jako brązową nutę, czyli trzecie miejsce, przyznać Hannie Maciejczyk. Prosimy Hannie, aby co? O, to jest Hannie Maciejczyk. Zapraszamy. Panie Zbyszku, Moniko, zapraszamy. I prośba o wręczenie Hanie Maciejczyk. Hanie Maciejczyk i to jest trzecie miejsce brązowa nuta. Tak. Hanu, co wspólnie się nie ruszaj. Drugie miejsce, srebrną nutę, przyznano ex aequo Karolinie Mazurek i Elisie Kseksa. Jury postanowiło pierwszego miejsca nie przyznawać. Ma do tego prawo jury, oczywiście. Tak, zdecydowanie. To są nasi zwycięzcy, proszę, brawo. Teraz przechodzimy do kategorii od lat 17 do 35. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje Małgorzata Paprocka. Zapraszamy. Małgorzata Paprocka, wyróżnienie w kategorii 17-35. Brązową nutę, czyli trzecie miejsce, otrzymuje Gabriela Szyszka. Drugie miejsce, czyli srebrna nuta, przyznana została Klaudii Abramowicz. Rudel? Klaudii Abramowicz Rudel. Oraz Marcie Dyciak. Gorąco, gorąco. Pierwsze miejsce i piękną statuetkę, złotą nutę, otrzymuje Urszula Kozielska. Monika Urlik wręcza w tej chwili nagrodę za pierwsze miejsce, a pan dyrektor kwiaty. Urszula Kozielska, raz jeszcze. Wielkie brawa. Pierwsze miejsce, kategoria 17-35. No i jak państwo myślicie, kto otrzyma Grand Prix? I gratulacje, statuetkę i dyplomy. A my gratulujemy i Państwo nagradzamy Filipa brawami.
wybrał się na nasz festiwal. On słynie z tego, że się spóźnia i się spóźniał. A ja powiem, jak dzisiaj się spóźni, to cię zabije. I dlatego wygrał. Zdążył. Zdążył, wystąpił i zdążył także odebrać nagrodę. Także proszę Państwa, oto laureaci tegorocznego festiwalu, ale także ogromne brawa dla całej piętnastki, bo to przecież ścisły finał. Sesja dla fotoreporterów. Tak, tak. Bardzo prosimy. To jest moment dla fotoreporterów, moment na zdjęcie, na gratulacje. Dosłownie minuta, proszę Państwa, bo ja proponuję, żeby już za chwilę scena opustoszała, a na niej pozostał tylko Artur Grudziński Band, no i oczywiście Grand Prix, czyli Filip Rychcik, i raz jeszcze posłuchamy Narodzin Miłości, ale to za chwilę, na razie bardzo proszę. Tak, proszę bardzo, oczywiście. O, tu cała delegacja z kwiatami i zdjęcia, proszę zobaczyć, co tu się dzieje. To nasze... Rozumiem. Proszę Państwa, i to jest bardzo dobry pomysł. Scena wcale nie musi opustoszeć. Uczestnicy chcą zostać, a Filip już za chwilę dla nas zaśpiewa. To jest ja tylko chciałam powiedzieć, że te piękne kwiaty otrzymaliśmy właśnie od pani Marzeny Atkielskiej, prezesa Fundacji Santander Bank. Także dziękujemy pięknie. Od lat nas wspiera we wszystkich działaniach. Szanowni Państwo, zatem bardzo dziękujemy jurorom, dziękujemy za ten werdykt, za Waszą pracę. Danusia, bardzo dziękuję za to, co robisz, za to, że ta polska piosenka cały czas gdzieś jest z przodu, że ona jest tak ważna, że przypominasz takie, które być może dzisiaj gdzieś tam nie pozostały w naszej pamięci, a przede wszystkim, że dzięki Danucie Rin, jako patronce festiwalu, możemy posłuchać innych twórców. Bardzo Ci dziękuję. Ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie program pierwszy Polskiego Radia, Jarynka. Dziękujemy Ci, Marcinie. Z przyjemnością wspieramy tę inicjatywę, program pierwszy. Tam również sporo w tym tygodniu o Danuta Rin Festiwalu. Relacja z tego festiwalu w muzycznej jedynce. Polecam Państwu tę audycję po godzinie 13. Danusia, Szanowni Państwo. My już dziękujemy, my się spotykamy. Za chwileczkę. Tak, za chwileczkę się spotykamy, ale przed Państwem... Filip Rychcik! Śpiew ptaków i
starzec nie nic. Danusia. Ale to już było, ale powróci, ale wróci jeszcze. Jeden. O. Koledzy są bardzo czujni. Pozdrawiam panów. Drodzy państwo, postanowiliśmy, że naszą statuetkę wręczymy panu Marcinowi Kusemu, żeby pamiętał o naszym festiwalu, miał go głęboko w sercu. Czy masz miejsce jeszcze? Tego nie było. Nie było. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Milka, a będziesz tak miła i weźmiesz kwiaty, a ja będę... Albo to też stój razem z nami. Dzięki. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Proszę państwa, a mogę parę zdań? Tak, możesz. Trzeba lepiej za podstawkę. Tak, jest mi niezwykle miło i to, że tak powiem, w gabinecie dyrektora będzie stanowiło nie lada ozdobę, a to dlatego, że ja mówiłem już o tym podczas tego festiwalu, programowi pierwszemu Polskiego Radia zawsze zależało bardzo na polskiej piosence i staramy się o to dbać również dzisiaj, kiedy, krótko mówiąc, czasy są takie, że nierzadko nie mamy czasu na przesłuchanie całej płyty, może nad pochyleniem się nad wszystkimi piosenkami, a nasza antena, i pokazujemy to każdego dnia, jest otwarta na i nowe trendy, i nowych artystów, ale także na to, co było i staramy się to w wielu audycjach przypominać i kiedy jesteśmy zapraszani do takiej inicjatywy jak Danuta Lin Festival, kiedy możemy piękno i koloryt polskiej piosenki pokazać i wielu twórców wspomnieć, no to program pierwszy zawsze pierwszy i do państwa usług. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie, dziękuję Marcinie. Dziękujemy państwu, dziękujemy Artur Rudziński, Andrzej Boczeńczyk, Bendy, Konrad Kubicki, Piotr Malicki, gitary, Konrad Paski, Artur Rudziński, szef całego bendu. I wszystkie aranżacje dzisiejsze to odbyło Artura Błaszczyk. Drodzy państwo, no niestety przyszła chwila taka, że musimy się z państwem pożegnać, ale cieszymy się, że czas szybko płynie, obyśmy tylko zdrowi byli, dbajmy o siebie, wspierajmy siebie i spotkamy się za rok. Do zobaczenia, do usłyszenia i dbajmy o polską piosenkę. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru państwu życzymy. Danusia Błażejczyk. I Marcin Kusy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.